Dzień dobry wszystkim, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek. Słuchajcie, jedna rzecz, czego ja się dowiedziałem? Wróg załatwiony. Tak, trzymać. Otóż dowiedziałem się z waszych komentarzy. Jestem tu, sierżancie. Muszę przeładować. Dowiedziałem się z waszych komentarzy, że to wcale nie jest remake. To jest całkowity reboot serii i to jest zupełnie inna historia i ja nawet o tym nie wiedziałem, bo miałem takie jakby w głowie, że to już kiedyś było, ale po prostu to jest Call of Duty, Modern Warfare, no generalnie Call of Duty, więc to kiedyś już było po prostu. Więc co, więc jest to zupełnie nowa seria, zupełnie coś nowego, cieszę się strasznie z tego powodu, bo tak jak mówiłem, jak graliśmy w sensie w ostatnim odcinku, że kurwa, gram w to i nie pamiętam tych rzeczy. Teraz już wiem, czemu nie pamiętam. Czyli to nie znaczy, że mam taką chujową pamięć, tylko dlatego, bo jest to całkowicie nowa historia. Tylko z tymi samymi postaciami. Jest Captain Price, Soap McTavish i tak dalej. Na barkę. Swą barkę. Dobra, ci. Słuchaj. Hiszpański. Tak to brzmi. Gotowy? Gotowy, gotowy. Trabajo, trabajo. Ładnie, Jezu, jak to ładnie wygląda to wszystko. Jadymy! Kurwa, ja to chciałem zrobić, Captain Price. Co, granat błyskowy jebnąć? Las Almas. Meksykański kartel. Okej. No nie wiem, jest tu w chuj kokainy, jakby na to nie patrzeć. Las Almas. Hassan pracuje z Narcos. Czekaj. Ale kurwa to zrobiłem. Wow. Zaskoczył mnie kapitan Price, no. Na barce wszyscy są z kartelu. No i teraz to kurwa miało ręce i nogi, nie? O, w mordę. Co jest? Co znalazłeś? Co o w mordę? Co straszysz? Aaaa! Więcej ludzi kartelu. Nick Kartel. Co to za euraski? Banknoty po 2000 euro. Mayburn papierosy zamiast Marlboro. Granat błyskowy wziąłem jeden. Soups and Salads Weekly. O kurwa. Jest tu grubo, no nie ukrywam. Jest czysto. Jego telefon. Co tam miałeś, ziomeczku? No tak, telefon ewidentnie. Okej. Okay. Ej, Algunus, Cafe Gracht, o 8 a.m., o 8 rano. Tazmer, znajdź Cafe Gracht, coś tam się szykuje. Nie byłem w Cafe Gracht. Za godzinę. Tak, to jest 7? To nie zwróciłem uwagi wcześniej. No dobra, kurwa. No to powiem wam, że gra mnie jeszcze bardziej wciąga w momencie, w którym wiem, że kurwa, to jest nowa historia. I love it. No, byłem w Amsterdamie, nie była to jesień, tylko czerwiec, więc prawo było ciepło. 6 do warty 1. Jestem w kawiarni. Przy stoliku na godzinie 4 siedzą członek kartelu i Irańczyk. Urocza. Czwarta, raczej trzecia. Co kombinują? Finalizują transakcję. Elektronicznie. Zgadza się. Nikt się nie podejrzewa z tą słuchawką w uchu. Płacą za coś kartelowi. Zobaczmy za co. Ochrona? Kilku. Zajmę się nimi. Zostaw coś innym. Przyjąłem. Idę do ciebie. Co za dresiarz? Strzykawka. Strusizną? Nieśmiercionośną. Wyłączy ich z akcji. Środki CIA. Witaj w moim świecie. Wstrzyknij to ochroniarzom, a zgarniemy. Byłem tam. Byłem w tym kurwa miejscu. Garnę was. Daj znać. Byłem dokładnie w tym miejscu w knajpie. No dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. No wygląda ładnie. Ładnie kurwa wygląda ten Amsterdam. Obserwuj ich. Musimy wiedzieć, co to za. Bardzo ładnie. No, ale nie spodziewam się niczego innego po Call of Duty, no. Normalnie jest więcej turystów, na pewno.
Less Will. Wow, nie chciałem tego robić, nie wiedziałem, że tak się stanie. Czekaj. Dwóch ochroniarzy kartelu na końcu mostu. Widzę cel. Trzymaj broń w ukryciu. Wow, kur... Zobaczmy, czy się rozdzielą. Tu gdzieś byłem, tu kurwa, właśnie w tym miejscu. Dobra, jeden odchodzi. Idzie w moim kierunku. Pójdę jego śladem. Dobra, ja mam tego. Dajmy tego na mostku. Ruszam. Spokojnie, stary. O jednego za dużo, co? Szybciutko to poszło. Most czysty. Świetna robota. Zbiórka przy mnie. Dobra. Warta jeden. Ładunek to no ping in the street. To jest dokładnie, kurwa, tędy się szło. Tak. John, kto to jest? Magic Mushroom. Wszystko pamiętam tutaj. Chryste. To znaczy, że jest w Meksyku. Czyli mamy czas, żeby go powstrzymać. Jezu. Jakie wspomnienia. Amsterdam bardzo ładne miasto w ogóle swoją drogą. Polecam każdemu, kto nigdy nie był. I nie mówię tutaj wiadomo, że dzielnica czerwonych latarni i coffee shopy, tylko po prostu bardzo ładne miasto. Takie do właśnie spacerowania. Co robimy? Ma przy sobie ochroniarzy. Przeprowadziliśmy zwiadu. Musi mieć więcej niż kilku. Pozwiedzajmy Amsterdam. Co tutaj możemy? Studio tatuażu. Mam coś. Spotkamy się przy kawiarni. Raz. No i jestem. Co? I co teraz? Retrocede, carajo! Nie wiem, czemu to zrobił. Chciałem sprawdzić, co się stanie. A co się stanie, jak tutaj wyciągnę broń? Okej. Okay. To już widzę, co się stanie. Zabawne, zabawne w chuj. Nie ma czasu na dokładny zwiad, John. Musimy odwrócić ich uwagę. Mam coś. Spotkamy się przy kawiarni. Gaz. Okej, okay, ale przy której kawiarni? Aha, dobra, mam tu siąść, dobra. Myślę. Co to ma do cholery być? Granat Wabik. Zadziała. Wróć do Laswell i zacznijmy imprezę. Granat Wabik, no dobra. No i jestem. I co mam zrobić z tym granatem? Na końcu alejki. Kiedy wybuchnie pomnik, a wtedy kartel go przeniesie. A ja zajmę się tym dalej. Na twój znak, gaz. Robi się dalej. Gaz, nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego, ty drugiego. Tak jest. Ochroniarze zdjęci. Idę do pana kapitanie. To było dziwne. Załatwię ewakuację. Spotkamy się na moście. Nie wiem, co się stało. Znaczy, no ja wiem, co się stało. Stul pysk, chodź za mną. Gaz, osłaniaj. Tak jest. Warta jeden, paszka zabezpieczona, idę do ciebie. Przyjęła. Marcia, za nami! Kurwa, cywila trafiłem, myślałem, że to jest... Miał tak... Stul pysk, chodź za mną. Warta jeden, paszka zabezpieczona, idę do ciebie. Przyjęłam. Marcia, za nami! O kurwa! O kurwa, o kurwa. No tak, ale mam najwyższy poziom trudności, więc... Znaczy najwyższy możliwy w tej chwili. Weteran, nie? Pysk, chodź za mną. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęłam. Kartel, za nami! Kurwa jebana mać! Jak ja mam z nimi to zrobić? Kurwa, muszę się ukryć jakoś w chuj. Ich jest tam trzech. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęłam. Kartel, za nami! Osłonię się, żeby... Kurwa! Gówno po prostu, kuku kaka! Zabezpieczona, idę do ciebie. Przyjęłam. Kartel, za nami! Warta jeden, strzelają do nas! Trzech wrogów na południu! Jak trzech, kurwa? Zrozumiałam, zbliżam się. Policja też jest w drodze. Będzie tu za trzy minuty. Już załatwiłem ich. Gaz, dawaj strzykawkę. Działaj, gaz. Podnieśmy go. Policja za 3 minuty. Warta. Pora ruszać. Przyjęłam w drodze. A, po prostu. I kascenka, szkoda. Chciałem z nim połazić. Nie
No fajne, fajne, że można sobie pozwiedzać Amsterdam. Wybudzimy go i pogadamy. Skąd pewnie, że coś powie? Pewnie nic nie powie. Potrafię być przekonująca. A może przekonywująca? Nie, no pewnie, że nie. Pułkowniku Vargas. Nigdzie nie zaruchasz tak jak tam. Wspaniałe miasto Amsterdam. Potrzebuję pomocy, Alejandro. O co chodzi? Kartel Vargas przemyca przez granicę irańskiego terrorystę. Lazwell, terroryści nie przekraczają południowej granicy. My to wiemy, oni to wiedzą i właśnie dlatego to zrobią. Musimy ich powstrzymać. Kto jest moim celem? Major Hassan Zayani. Zrozumiałem. Kiedy? Dziś w nocy. Pospiewam się do drona. O, proszę, US Mexico, bo Mexico border. To na pewno nie jest Life is Strange 2. Ja teraz oglądam cały czas Breaking Bad z synem. Dzisiaj oglądaliśmy Od Zmierzchu do Świtu, więc mocno meksykańsko. Gdzie jest FBI? Będą za około godzinę. Teraz mamy tylko. I Antonego Bourdain oglądaliśmy w Tijuanie. Adolfo, migranci to tylko dywersja. Nasz cel się przemieszcza. Prawdopodobnie przekroczyli rzekę w Łodzi. Trzeba ją znaleźć. W Łodzi. Może w Poznaniu. Ale warta. Nie pasuje. Zrozumiano, bez odbioru. Jak mu się uda, to w Stanach nie mamy żadnej władzy. Sprawmy, by do tego nie doszło. Ten taki Billy Bob Thorntonowaty. I co, będę nim sterował i ruszał latarkami? Patrz, pułkowniku, tam. Na północy. To ich łódź. Stań tu. Znowu będą mnie to widziały? Chyba nie, co? Escucha. Escucha. Kartel szybko przemieszcza Hassana. Możemy ich złapać. Sprite. Nim przekroczył granicę. Przyjąłem. Mur jest przed nami. Szykuj się. Kartel Las Almas działa z Iranem. To ci nowość. To ci nowość. A jak przekroczy granicę? Czyli źli są Meksykanie, Rosjanie i Iran. Słuchaj. Jeszcze Turcy, kurwa. Naliczyłem cztery cele. Widzę Hassana na murze. Kurwa, przekroczył granicę. Nie możemy go zgubić. Musimy wkroczyć. Czysto. Czysto. Warta. Cel przekroczył granicę, jest w ruchu. Ścigamy go. Pułkowniku, odradzałabym. Nie macie pozwolenia i pomocy w tym obszarze. Wiem. Naciskaj FBI. Skontaktuj się z miejscową policją. Przekroczył granicę, co? Czyli jest, kurwa, teraz w Meksyku? Czy w Stanach? Widać cel? Niestety. Uciekł. Ruszajmy za nim. Tylko dokąd, kurwa? Szybko. No tak. To musi być reboot, kurwa, serii, bo przecież kiedy ta seria była 12 lat temu, to nie było. Kartel pewnie ukryje go w dziupli gdzieś w mieście. Musimy ją namierzyć. Muru, nie? Hassan ma tu dużo więcej przyjaciół niż my. Uważaj. Hassan, poszedł tędy. Chodź. Coś tam jest. No kurwa, idziesz, Alejandro! Tędy. Ej, co ty wyczyniasz specjalne, nie wychodź! O chuj! Podwórze czyste, naprzód. Czy to są Meksykanie? Dom na rogu. Czy nie? Tak, widzę. Otwórz. Osłaniam cię. Zdjęcie się, Sancie. Do drzwi. Wchodzimy ludziom do domów nieproszeni. No co ty? Siły specjalne! Siły specjalne! Chodź broń! Pierdol się! Wynocha z mojego domu! Jestem siły specjalne! Liczę do trzech! No i co, głupio teraz? Trzeba było fikać, kurwa. Hassana tu nie ma. Musimy ruszać. Rozwalę wam lampę za to. Słyszysz? Lampę, kurwa. Oj, patrzcie na to.
I strzeliłem wam zdjęcie. Dalej tą aleją, sierżancie. Warta, jesteśmy na rogu Flores i Barajas. Cel kieruje się na zachód do dziupli. Zrozumiano. Wysyłam do was miejscową policję. To jest ta miejscowa policja? Chyba nie. Patrole kartelu. O kurwa, jak mnie dorwali. Ledwo wychynąłem, dziubek kurwa stamtąd wychyliłem. Kurwa! Pierdolę, ja tylko wyjrzałem, żeby zobaczyć, kto tam jest! Czysto. Dobra. Czysto. No. Poszli tam. Porządku? Pożądalu, kurwa. Cały, a ty? Mogę ruszać. Tędy. Strzelba, idziemy ze strzelbą. Będę napierdalał strzelbą w wąskich przejściach. Za mną. Być może Hasan został sam. Nie na długo. Siły specjalne na ziemię! Co do chuje? Wypierdalać mnie z domu! Nie skrzywdzę cię! Szukam bandyty! Szlak! Zostań z nimi! Przechodził tędy facet. Gdzie jest? Stać! Ach, kurwa. Gnoje. Przyślijcie pogotowie. Cywil dostał. No, powiedzmy, że cywil, kurwa. Rodolfo, idziemy. Tak jest. Który dom to nasz cel? Sprawdźmy ten piętrowy, niebieski. Znaczy? Właśnie zgasła im fotokomórka. Miejscowa policja. Nazwór się postarał. Rób co mówi. Wyjaśnimy to potem. Kurwa, rób co każe, albo cię zastrzelę. Zrozumiano? Przerzuciłem broń. Chcę widzieć twoje ręce nad głową. Jestem pułkownik Alejandro Vargas, siły specjalne. Ścigamy terrorystę. Gomez, czekaj. Ci goście są od niej. Łatwo was pomylić ze zbirami kartelu. Gdzie masz podejrzany? Spędziliśmy... O kurwa, jak jebnęło! Vargas żyje, czy nie? Grubo, kurwa. Nie paj. Atakujemy, gdy podejdą. Idealnie. Sprawdź wnętrze, ja obstawiam wyjścia. Dobra. A, dobre to było, kurwa. Amsterdam i Meksyk. Jest tu ktoś jeszcze, nie? Strasznie dużo macie broni w tym kartelu, kurwa. Guillermo, policja! Dobrze. Ty kurwa babo głupia! Gdzie on wlazł? Czysty. Ani śladu Hasana. Przyjąłem. Parter czysty, no dobra, ale co teraz górę trzeba? Granat błyskowy się przydał, ale mnie ta baba wkurwiła. Niby okej, niby okej, a potem... jednak kurwa podnoszę broń. Idę na piętro. Uwaga na okna. Uwaga!
Ładnie to wyglądało z tymi kafelkami. Nie ma tu nikogo, ale jest tu skład, kurwa, amunicji niezły. Idę do ostatniego pokoju na piętrze. Mógł się tam schować. Rozumiem. Nie dało się wyważyć, trzeba otworzyć. O, o, bomba, bomba. Nie, dobra. No i chuj. Czemu go nie zabili od razu? Spalić wszystko. Przecież policja tu jest, kurwa, Hasan. Ja na twoim miejscu bym spierdalał stąd. Wiesz, kim ja jestem? Wiem, Hasan. Terrorystą, pendejo. Żołnierzem. I właśnie walczę. No, jak ci aktywiści, kurwa. Nie. Niech płonie. No. Płoną gorbrani. Nie wiem, miło. No trochę srak, szczerze mówiąc. Rodolfo czerwony... Nie przeżyje! Posłuchaj mnie, Hasan uciekł. Będą chcieli go przenosić. Transportują coś przez Atlantyk. Jest statek z jakimś ładunkiem. No i co, nie udać się? Trzymaj, bracie! Jezu, jakby zrobili, kurwa, taką misję specjalną tutaj na Ukrainie właśnie i napierdalasz się z Wagnerowcami. Hasan znowu jest pod ochroną kartelu. Albo, kurwa, jesteście z tych z azowskich zakładów. Kiedyś tak będzie. Nie wiemy, ile ich jest i nie znamy celów. Aby się tego dowiedzieć, musimy złapać Hasana i przetransportować go na przesłuchanie. Wyślemy Soapa jest i Ghost ze wsparciem. Alejandro Soap, Ghost. Kurwa. Nie możemy wszcząć w Meksyku wojny, generale. Oczywiście, że nie. Wyślę do pomocy Filipa Gravesa i jego... Graves, wszyscy są. Ich zasady pozwolą nam ukrócić biurokrację i załatwić sprawę. Zrozumiano, sir. Znajdźmy Hasana. Oj, Dana, Dana, znajdźmy Hasana. Rzecz to pojebana. Alejandro! Sierżancie Maktanis! Mów mi Soap! Poruczniku! Laswell mówi o panu Ghost! Tak właściwie to woli by mówić starcie do niego... Starcie Ghost! Witamy was w mieście dusz. Nigdy nie byłem w Meksyku. To nie Meksyk! Tylko Las Almas! Najemnicy Shepherda zapewnią nam wsparcie. Ciężki sprzęt. Potrzebują miejsca. Macie moją bazę. Dobrze. To gdzie jest Hasan? Ma metę 10 kilometrów. Ktoś wie, jak wygląda ten, kurwa, Ghost? Vamos, jedziemy! To mój pierwszy zastępca, starszy chorąży Rodolfo Parra. Nie mówiłeś nic o Fantasmas. Znacie hiszpański? Nie. Poznacie. Las Fantasmas. Duchy. Kurwa, jeszcze takie zwiedzanie Meksyku, a właściwie Las Almas. Gdzie policja? No właśnie. Las Almas ma bardzo poważny problem. Gdzie ta policja? Ochrona pilnuje tu prawa, a ci, którzy chcą walczyć z korupcją, znikają. Wojsko nie pomoże. Wyszkoleni żołnierze często są werbowani przez narkos. A was nie biorą? Pochodzimy stąd. Jesteśmy Los Vaqueros. Kowboje. To nasze miejsce. I oddamy za nie życie. Wierzę, wierzę. Narkos są bardzo hojni i kupują lojalność. On wygląda jak stu! Z polski pingwin, kurwa, 100%. Ojaj. O co tu chodzi? Narkomantas. Całunek kartelu. Wiadomości od El Sinombre. Groźby, znaki terytorialne. Na ulicach rządzi śmierć. Sicarios, moi drodzy. Sicarios swoim drogą, zajebisty film, jakby ktoś nie widział. Jest też jeszcze o Sicarios, bardzo fajny serial, znaczy nie tylko o nich, ale zajebisty 000 się nazywa. Więc znalezienie go będzie wyzwaniem.
Vaqueros lubią wyzwania. Z tą maską będziesz tu pasować, Ghost. Oje, Kalmala. Kalmala. Diaz de la Muerte. Skręć w prawo, ominiemy ich. Czemu? Ten żołnierz siedzi w kieszeni El Sinombre. Tak jak mówiłem, on jest wszędzie. Kartel ukrywa Hasana w mojej wiosce za rzeką. Oby nadal tam był. Dowódcy drużyny, do mnie. Tak jest, przyjąłem. Strzać bez rozkazu, kufoje. Łebacy. Gdzie trzymają Hasana? W białym piętrowym budynku, brzeg miasta. Idziemy stu. A kim ja jestem? Uwaga, ludzie, czekajcie. 3, 2, 1. Dalej, dalej! Soapem. Ruchy. Cywile? Brak. Kartel przejął teren. To kryjówka. Dobre miejsce dla Hasana. Ruchy. To nasi, dobra, kurwa. Wow. Dobra, już się przez chwilę bałem. O, albo takie walki z Kadyrowem i jego, kurwa, synalkami. A potem Hasana. Kartel szybko go przeniesie. Musimy być szybsi. Uwaga, są gotowi. Weź drzwi. Oczywiście, po prawej. Tu nikogo nie ma. Kurwa! Cabron, dokładnie, kurwa, cabron! Bez sera! Czysty. Niezły strzał, Hermano. Hermano, a nie Hermano. Czyli bracie. Czysto. Dziwne, kurwa. Byłem przekonany, że coś tu będzie. Co się stało z tymi rodzinami? Z Las Almas przychodzi przemoc, więc odchodzą. Sprawdź te drzwi i przygotuj się. No co? Po prostu je otwieram, tak? Uwaga! Wiktor 2, tu 1-1. Daj zasłonę dymną. No pewnie, że daj zasłonę dymną. Wziąłem. Leci dym! Chcę więcej dymu! Dawaj zasłonę na skurwy synów! To tajemnica, Hermano. Muszę ich chronić. Mamy zasłonę. W drogę. Komu w drogę temu czas? To tutaj ukrywali Hasana. Będą stawiać opór. Do wszystkich drużyn, na pozycję. Przygotować się do forsowania. Ruchy, ruchy! Dobrze. Czysto. Nie ma go. Na piętrze. A tu? I vamos. Idziemy na górę po Hasana. My się tak zastanawiałem, co oni tu kurwa robią. Hasan tu jest, to w tym pokoju. No chyba go nie ma tu. Zabezpiecz pokój, osłaniam cię. Ja mam zabezpieczyć, no kurwa. Nie ma Hasana. Ajajaj, to nie pokój, tylko łazienka. Musieli go przenieść. Kiedy? Niedawno. Co to jest, kurwa? Wygląda jak Ukrainy flaga. To jego flaga. Był tutaj. Wywiad Alejandro się sprawdził. Kurwa, totalnie jak Ukrainy. Co? Nadciąga armia. Kurwa. Co jest? Armia. No to mamy posiłki. Do końca. Trzy odwróć, zostawać. Tak jest. Co robimy? Podajemy nasze. Jeśli przebiją, wycofamy się. Mam strzelać do jebanej meksykańskiej armii? O, kardar.
Ci tu siedzą w kieszeni kartelu. Pomagają kartelowi chronić Hasana. Wstrzymać ogień. Okupiemy się, póki moi nie będą mieć czysto. Kilka pojazdów, transportery, lekko opancerzone. Dziepać! Ognia! Mają pancerze! Strzelajcie w hełmy, są kurwa. Słabsze! Oj. Kurwa. Oj, niedobrze. Gdzie kurwa mamy ruszać? Dobra, kurwa, granat rzeczywiście. Granaty dymne. No dawaj, chcesz se wyjść, kurwa. No trochę ich rozjebaliśmy. Armia jest tuż za nami! Chuja, nie dogonią mnie. Tu zbocza! Zgubimy ich w górach! Rozproszyć się w pobliżu! Starą drogą? Skąd kurwa dostał? Ale mnie rozjebali, bo mi ktoś zablokował drogę, chciałem iść normalnie. No nie gra, kurwa, bo nie żyje. O chujowo. Jak ja mam, kurwa, iść i jednocześnie strzelać do nich? Dobra, no spróbujemy. Co jeszcze, kurwa? Jak? Czysto? Chwilowo. Musimy się ruszać. Już! Dobra. Idziemy dalej. W okolice? Bardzo dobrze. Ale armia też. Tędy idziemy. Dobra. Potrzebujemy eksfiltracji. Rodriguez! Eksfiltracja! Rodriguez! Eksfiltracja! Nie wiem, co to znaczy, ale... Kontakt! Do wszystkich! Utrzymać się i ukryć! Tak, tylko... Kurwa, no dobiegałem już! Ci schowałbym za tym! Tak, pułkowniku! Ghost, go! Schować się za skałę! Przygadzamy ognie i jak mnie dopierdolili! Ghost, go! Schować się za skałę! Gówno! Ciu, pizda! Tak, pułkowniku! Ghost, go! Schować się za skały! To Wiktor 1. Proszę o natychmiastową ewakuację z mocy rzek i dusz. Odbiór. Kontrola, słyszycie mnie? Kończy się amunicja. No to fajnie. Dobra, kolejny. Czysto? Czysto! Ale będzie ich więcej. Rodolfo dawał znać? Straciliśmy z nim kontakt. Gdzie amunicja? Aha. Idziemy dalej. Tędy. Daj amunicję, kurde, daj! Dostał sygnał? Miejmy nadzieję. Jaki mamy plan? Na rzece jest most. Stamtąd nas eksplodują. Czemu teraz mi nie da amunicji, jak możemy, kurwa, na spokojnie? Wow! No to se kurwa wziąłem amunicję. Kontakt RPG! Na grani! Kurwa mać. Dobra, teraz wierzę, że hełm ma jebaniec. Kontakt RPG! Na grani! No dojechali mnie, kurwa. Jak nie ten skurwysyn.
RPG to inne. Gnoje jebane. O! Padnij! Ty, ale daj te... Dobra, dałem amunicję. Dobra. Ktoś oberwał? Jest, udało się. Nie. Wszystko gra! No i cudownie. Za mną! No i widzicie, macie też momenty w kurwu, bo tak się zastanawialiście, czy będą. Musimy tu skoczyć! Gdzie skoczyć? Na chuja mi skoczy! Wow! Co tu się odjebało? Ale ładnie, kurwa. Red Dead Redemption. Gdzie teraz, Alejandro? Soap, nacieraj. Rodriguez zajmie się radiostacją. Reszta szuka snajperów. Snajperów? Właśnie występ. Wypatruj szlaku na szczyt. Widzisz coś? Bracie, chwyć się tej półki skalnej powyżej. Rodriguez, mamy sygnał? Nie. Musimy dotrzeć do rzeki. Znalazłem! Skucza. A, dobra. Słyszycie to? Nadlatuje śmigłowiec. No słyszę, słyszę. Ty, znajdźcie pozycję do strzału. Zaskoczymy ich. Którędy do mostu? Prosto, za helikopterem. Spróbują nas odciąć. Musimy się przebić. Przebijemy się jak nic. Oj, tu będzie rzeźnia, widzę. Strzelać bez rozkazu! Oj. O, kutasy. O kurwa. Wow. Ja się na to nie pisałem, żeby dostawać taki wpierdol, kurwa, tutaj. Dawaj, jest tam kurwa ze skałą przecież. Czysto! Czysto, kurwa! Na wzgórze! Most jest niedaleko! No dobrze. Czy to jest to wzgórze Japaszy? Strzelców. Uwaga na tyły. Na wzgórze, sierżancie! Ruszamy! Most tam! Nie widzę eksfiltracji. Nadal nie mamy łączności. Jaki most? Kurwa to, kurwa? A nie, dobra, tam jest most. Kiedy tam będziemy? Tędy. Rzeczywiście, jadą tam, kurwa, uzbrojone ciężarówki. Strasznie daleko stamtąd jesteśmy, stary. Patrz pod nogi. Te klify są niebezpieczne. Znasz to miejsce? Wcześniej wagarowałem tu z kolegami. A potem przybył kartel. Właśnie. Narkos wszystko zrujnował. Wagarowałem. Snajper, ruchy! Chyba Rodriguez jednak nie przeżył. O, ja też nie. No ewidentnie po Rodriguezie. Cholernie dobry strzał. Cholernie niedobry. Armia jest tuż, tuż. Tak, myślisz? Nie jestem pewien, czy ich tak wyprzedzimy na spokojnie. Zapędziłeś nas w ślepy zaułek! To tu skaczemy! Nie zgubcie broni! O kurwa! Wow! Butch Cassidy and Sundance Kid! Potwierdzam. Oddycham. Płyniemy w stronę mostu! Chowajcie się za skałami! Do wszystkich to Wiktor 01, słyszycie? Dzień 1! Radiostacja coś odbiera. Brzmi jak Amerykanie. No dobra, zanurkowaliśmy. Ściągają! Strzelać bez rozkazu! Chowaj się za skałami! Armia wezwała wsparcie! Kurwa! Czym do ludzi? W co wyście mnie trafili, kurwa?
Gówno krewetkowe. Krewetki z kupą w środku. Oh god, it's so good. Fajne jest to. Znaczy wkurwiające, ale fajne. Że tu jest nurt rzeki i czuć ten nurt. Że on próbuje mnie właśnie wypierdolić, nie? Tu trzeba przepłynąć pod tym. Udało się? Wyeliminowałem ich? Kurwa, naprawdę docieramy do tego mostu. Myślałem, że do niego nigdy nie dotrzemy. Nie są nasze! Kurwa, to armia! Kryć się! Musimy się utrzymać i się eksfiltrować! Nie mamy szans, są za dobrze uzbrojeni! To co robimy? O tak, zróbcie. Dowódca gry, kompania cień. Są z nami. Tak. Mozna rzece kwaj. Czysto. Dobrze was widzieć. Nawzajem, stary. Czym wyście napierdalali z tej skały? Bo to oni ze skał strzelali, nie? Jakoś. Nie wiem czym, ale to było wow. Znalazłem pojazd do eksfiltracji. Przyjąłem. Mam potencjalny trop Hassana 2 km na północ od was. To teren Las Almas. Mają tam jedną ze swoich baz. Wszyscy wsiadać. Jazda. Ja prowadzę. No pewnie, że ty prowadzisz. Pewnie, kurwa. Czy da nam się pomóc z powietrza w dorwaniu Hassana? Ten frajer jest już nasz, Graves. Przyjąłem. Lecimy prosto do celu. Cień jeden bez odbioru. Czyli to oni, to też ten... Właśnie, to czym gadaliście, gadałem w ostatnim odcinku, to był A10 Warthog. Tak jest. Dział nowy, szykuj się, masz być w gotowości, dopiero zaczynamy. Zrozumiałem. Pilot, przejmij stery. Masz krążyć nad celem i utrzymywać zasięg. Połącz mnie z generałem. Shepard na linii. Shepard. Dowództwo Złoty Orzeł, tu cień jeden. Słychać mnie? Głośno i wyraźnie. Co się dzieje? Ocaliłem twoich ludzi. Dobrze, że mieli tam anioła stróża. Bo to tam jesteś. Masz jakieś dobre wieści? Mamy namiar na Hassana. Zbliżamy się do celu. Utniemy sobie z tym cholernym draniem małą bogawędkę. To właśnie chciałem usłyszeć. Melduj, kiedy dorwiecie Hassana. Tak jest. Tak jest, bez odbioru. Do wszystkich cieni! Ci tam na dole! Meksykańskie siły specjalne i 141. Teraz są dla was jak bracia! Działajmy razem i zakończmy to, jasne? Jasne. Dobra. No i to kumam. Tutaj cień jeden, krążymy nad kompleksem, czekamy na wasz znak. Cień jeden, tu Bravo 07. Oznaczymy naszą pozycję laserem. Przyjąłem 07. Znowu na jakiejś wiosce jesteśmy. Będzie miał uzbrojoną ochronę. Prezent od kartelu. Sporo tu kryjówek. Graves osłania nas z powietrza. My bierzemy budynki. Zrozumiano. Oznacz nas. Cień jeden, jesteśmy na wschód od kompleksu. Pozycja oznaczona. Będę napierdalał. Monitoruję. Tak jest. Nasi są oznaczeni laserem pod czerwonym. Możesz potwierdzić? Nie, kurwa, ta. Cień 1, tu Bravo 07. Oznaczamy się laserem. Widzicie nas? Ta. Odbiór. Potwierdzam kontakt. 07, potwierdzam sygnał. Cień jeden, uwaga. Hassan przemieszcza się razem z obstawą. Osłaniaj teren, my oczyścimy budynki. Odbiór. 07, potwierdzam. Ma ochroniarza. My zabezpieczamy teren, wy wchodzicie do środka. Gotowi. Zrozumiano. Szukaj celu z uzbrojonym strażnikiem. Znajdźmy tego skurwiela. Tam jest. Cień jeden, ze stajni wyjechała ciężarówka. Jedzie na zachód. Jasne. Śledzić ten pojazd. Tak jest. Dobra.
Pojazd kieruje się na południowy zachód, drogą gruntową. No, skręcił właśnie. Mamy nieznane osoby. Gdzie? Zdaje się, że to kolejni rolnicy. Okej. Okay. Zbrojeni? Nie, żadnej broni. Dobra, rolnicy rzeczywiście. Rozumiano. Szukajcie dalej. Ciężarówka zatrzymała się na drodze. No i co teraz? Cień jeden, mamy cele przy szklarni na północnym zachodzie. Oznaczamy je. Obserwator, zbliżenie na tę grupę. Musimy zidentyfikować Hasana. Gdzie jest północny zachód? Szklarnia tu gdzieś, kurwa? Cień jeden, oznaczamy teren. Cel jest tuż przy szklarni. Kurwa, gdzie tu jest szklarnia? No, aha, dobra, no. 07, nie widać celu. Co robimy? Konwój wojskowy jest coraz bliżej. Robimy rozróbę. Może się ruszy i... A, na północ, łapiemy. Dobra, północny zachód od nich, dobra. Cele na zewnątrz. Zajmiemy się budynkami, jak będzie czysto. Przyjąłem 07, nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki. Potwierdzam, tylko uzbrojone cele. Kontrolnie. Nie strzelać do budynku. Kontrolnie. Przecież kurwa nie strzelam w budynki. Czas na koncert. Cienie. Strzelam. To byli cywile, dobra. Ja pierdolę. Na zewnątrz. Zajmiemy się budynkami, jak będzie. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Tak będzie lepiej chyba. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. Do następnego. Elo.